Windows 11 pokonany przez Ubuntu Linux o prawie 20% lepiej wykorzystał moc układów AMD w notebooku marki Framework. Nathan Falańczyk, 19.04.2024, 20.30. Popularność systemu Linux rośnie z roku na rok, a obecnie wszystkie jego dystrybucje mają się lepiej niż kiedykolwiek, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat przekroczył 4% próg udziału na rynku. Nie jest to oczywiście zbyt dobry wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę Windowsa, który wciąż zajmuje najlepszą pozycję na rynku światowym, 72,52%. Spora część zadań wypada jednak lepiej na popularnym systemie, czego dowodzą niniejsze testy. W testach wykorzystanych przez redakcję z portalu Foronix wziął udział modularny notebook Framework, laptop 16 cali, który pozwala na łatwą wymianę poszczególnych podzespołów, a nie jak w niektórych laptopach, że nic nie wymienisz. Został on wyposażony w układ AMD Ryzen 7 7840HS, dwa moduły pamięci RAM w standardzie DDR5 o łącznej pamięci 16 GB, a także jeden nośnik SSD Western Digital SN810 o pojemności 512 GB. Dostępny również dotykowy układ dedykowany układ graficzny AMD Radeon RX 7700S. Natomiast w przypadku systemów operacyjnych wykorzystano dwie wersje wspomnianego Linuxa: Ubuntu stabilną 2030 oraz BT24.04 oraz Windowsa 11 Home ze wszystkimi najnowszymi aktualizacjami, śmietnikiem, żygami i innymi rzeczami, które Microsoft wrzuca do systemu. I tu mamy specyfikację tego laptopa. Zacna, powiem wam szczerze. Ale idziemy dalej. Na 101 benchmarków, jakie wykonano, w 67,3% przypadków Ubuntu 24.04 był górą, a w 21.8% lepiej wypadł Ubuntu 2030. Mowa o zajęciu pierwszego miejsca na 3 możliwe, zaś jeśli zaś chodzi o ogólną średnią przewagę wydajności, to Windows 11 okazał się aż o 19% gorszy od odsłony Ubuntu 24.04 i 16% mniej wydajny niż Ubuntu 2030. To dowodzi tego, że Windows nadaje się tylko, żeby sobie nim tyłek podetrzeć. Statystyki całkiem wyraźnie pokazują, że Linux daje sobie radę z obsługą nawet nowszych podzespołów i potrafi zapewnić lepszą wydajność od Windowsa. Oczywiście nie w każdym możliwym przypadku, na co wskazują testy wydajności w grach wideo. Weźmy pod uwagę, że jeszcze deweloperzy gier robili te gry na Linuxa, to podejrzewam, że Windows mógłby się całkowicie schować w sobie. W grach wideo na Pure PC znajdziemy zarówno te z udziałem układów graficznych NVIDIA, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce RTX 4090, jak i Radeon RX 7600 XT, Radeon RX 7900 XTX. No i tu mamy, co ile zajęło. No i koniec artykułu.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie Piorun Burza Olektyk, naczelny inżynier tej miejscowości.